Wielokrotnie w ostatnich miesiącach słyszeliście o dwóch różnych filozofiach, według których zostały zbudowane samochody Ferrari oraz Mercedesa. Słyszeliście pewnie też wielokrotnie o tym, że Ferrari prawdopodobnie nie postawiło na właściwego konia, że Ferrari wybrało tę filozofię, która nie gwarantuje im dużego docisku, nie gwarantuje im tego, czego wymagają, szczególnie tegoroczne opony Pirelli. Przebieg sezonu i te ostatnie wydarzenia, ostatnie wyścigi pokazują jednak, że Ferrari być może wybrało właściwą filozofię, natomiast jest ona zdecydowanie trudniejsza od tej tradycyjnej, którą podążył Mercedes. I to właśnie temu w dużej mierze zostanie poświęcone to wydanie magazynu Echapadoku, więc tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 20 października, Daniel Biały, Echapadoku. Wkrótce do kin trafi film Ford kontra Ferrari. Myślę, że pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów ścigania. Natomiast my cały czas żyjemy tą rywalizacją pomiędzy Mercedesem a Ferrari. W tej erze hybrydowej jest 6-0 dla Mercedesa, ale ostatnie wydarzenia pokazują, że coś może się w tej materii zmieniać. Ferrari w ciągu ostatnich tygodni jest coraz szybsze, szczególnie szybsze w zakrętach i tutaj pojawiają się takie sugestie, takie wskazania na to, że w roku 2020 to właśnie Ferrari może nadawać rytm całej rywalizacji. To Ferrari będzie zespołem, który trzeba dogonić i pokonać, żeby marzyć o zdobyciu tytułu mistrzowskiego. To wszystko oczywiście melodia przyszłości. Wiemy dobrze, że te dwa samochody zostały zbudowane według różnych filozofii. Mercedes podążył tą bardziej tradycyjną filozofią, filozofią dużego docisku na samochodzie, nawet kosztem oporu aerodynamicznego. Z kolei Ferrari, patrząc w te nowe regulacje techniczne, które weszły do użycia, zauważyło szansę na to, żeby zbudować samochód bardzo wydajny, samochód, który ma na sobie mało oporu aerodynamicznego, co jeszcze bardziej uwydatni zyski po stronie jednostki napędowej. Te zyski po stronie jednostki napędowej są szacowane na nawet 50 koni mechanicznych. Ferrari mówi, że my w kwalifikacjach jesteśmy mocniejsi o rywali o około 20 koni mechanicznych. Prawda pewnie leży gdzieś po środku, ale rzeczywiście ta przewaga na prostych odcinkach jest niesamowita. Patrząc na porównania okrążeń kwalifikacyjnych pomiędzy kierowcami Ferrari a Mercedesa, bardzo często widać, że kiedy te samochody dojeżdżają do prostego odcinka toru, ten niebieski, zielony samochodzik bardzo mocno ucieka w dół. Ferrari bardzo mocno zyskuje i do tej pory Ferrari traciło bardzo dużo w zakrętach. To się zmieniło właśnie w ostatnich tygodniach, kiedy pojawiliśmy się na torach, które historycznie powinny być terytorium Mercedesa. Tor Suzuka był takim terytorium Mercedesa. Oczywiście trzeba powiedzieć, Mercedes wygrał na Suzuce, ale to Ferrari dysponowało tam zdecydowanie szybszym samochodem. Te filozofie widać bardzo dobrze, jeżeli popatrzymy na przednie skrzydła. Te przednie skrzydła wyglądają nieco inaczej. Skrzydło Mercedesa, szczególnie w tych elementach na zewnątrz, jest dość mocno podniesione. Ferrari natomiast obniżyło te górne płaty. Wiemy o tym, że to wszystko jest inne podejście do zarządzania przepływem powietrza, głównie wokół przednich opon. O tej filozofii Ferrari mówił dużo James Allison w takim materiale, który zrobiła telewizja Sky Sports. Materiał ma 2 odcinki, polecam Waszej uwadze, do znalezienia jeszcze na stronie telewizji Sky Sports. I on właśnie został zapytany o to, czemu nie poszliście w tym kierunku, w którym poszedł zespół Ferrari, w którym poszedł zespół Alfa Romeo. I James Allison bardzo szczerze powiedział, nasza wieloletnia filozofia, nasze doświadczenie to było budowanie dużej ilości docisków właśnie na bocznych sekcjach przedniego skrzydła, w tych końcówkach i nie chcieliśmy z tym zrywać, bo to jest coś, co bardzo dobrze znaliśmy. Zrobiliśmy różne filozofie, różne symulacje i one pokazywały nam, że ta druga ścieżka będzie bardzo trudna i w ostatnich dniach to właśnie potwierdził sam Toto Wolf, zapytany również o te kwestie. On powiedział, że sprawdziliśmy filozofię Ferrari, sprawdziliśmy te inne rozwiązania i nie wiem, czy one byłyby lepsze od tych, które mamy, ale natomiast na pewno są trudniejsze we wdrożeniu i w realizacji. I teraz do sedna i do meritum tego, co chciałem Wam przekazać. Ferrari poszło ścieżką prawdopodobnie, która jest trudniejsza w realizacji, trudniejsza w wykonaniu. Patrząc na to, jak przebiegał ten sezon, rzeczywiście widać duży trud inżynierów Ferrari w znalezieniu odpowiedniego, szczególnie balansu, który dałby kierowcom komfort, ale również w znalezieniu docisku aerodynamicznego. Zima była bardzo dobra dla Ferrari. Te zimowe testy pokazały, że Ferrari potrafi jeździć bardzo szybko, a kiedy rozpoczął się sezon, pojawił się problem i lekarstwem na ten problem w okolicy tej pierwszej przerwy, w okolicy pojawienia się Formuły 1 w europejskiej części sezonu czy w europejskim regionie było przebalansowanie samochodu. Ferrari wtedy powiedziało, że nasi specjaliści w fabryce i nasi specjaliści na torze mieli nieco inne podejścia do tego, jak ten samochód powinien zostać zbalansowany. Popełniono jakiś błąd przy przekazaniu informacji na tor. Mechanicy, specjaliści pracujący na torze nie ustawiali tego dokładnie tak, jak robiono to w fabryce, w tych wszystkich symulacjach. Kiedy ten samochód został przebalansowany, zaczął jeździć szybciej i wtedy pojawił się problem, szczególnie w samochodzie Sebastiana Vettela, który nie mógł sobie poradzić z bardzo luźną tylną osią. I tutaj również zespół Ferrari bardzo długo szukał optymalnych rozwiązań i te rozwiązania przyszły stosunkowo niedawno. To są te ostatnie poprawki w okolicy przedniego skrzydła, nos samochodu. Znalezienie dodatkowego docisku w przedniej osi pozwoliło, czy dało możliwość na to, żeby stworzyć bardziej stabilne warunki dla pracy w tylnej osi. Pamiętajmy, że nie możemy dodać dużo docisku z tyłu, bo kiedy z przodu brakuje, bo samochód nie będzie zachowywał się odpowiednio i odwrotnie. To wszystko musi być zupełnie wyważone i to właśnie udało się zrobić specjalistom, technikom Ferrari w ostatnich tygodniach. Stąd przyszły te bardzo dobre wyniki zespołu Ferrari. Ferrari nie jest już tylko szybkie na prostych, jest też bardzo szybkie w zakrętach. I na koniec tego tematu słowa Lewisa Hamiltona, które podsumowują nieco ten sezon. Nie udało nam się w tym sezonie, Lewis wskazuje na jednostkę napędową, ale myślę, że to tyczy się również całości, znaleźć tak dużo, jak byśmy chcieli. Te nasze prace w fabryce nie przyniosły tak dużych poprawek, jakich byśmy oczekiwali. I to właśnie dlatego Ferrari wyrasta nam na lidera pod kątem sezonu 2020, ale czy Mercedes, znany ze swoich ogromnych możliwości, z ogromnego zaplecza i finansowego, i technicznego, nie zaskoczy po raz kolejny, tak jak zaskoczył chociażby w czasie tych zimowych testów, kiedy przywiózł dwa zupełnie inne samochody po to, żeby wybrać te najlepsze rozwiązania. Zobaczymy, ale Ferrari wygląda bardzo dobrze, a ten pojedynek Mercedes kontra Ferrari zapowiada się nam rewelacyjnie w kontekście roku 2020. Pozostajemy przy Ferrari, bo wokół Ferrari znowu pojawiły się kontrowersje, konkretnie kontrowersje wokół Sebastiana Vettela i jego startu w czasie ostatniego wyścigu. Lewis Hamilton bardzo szybko po starcie krzyknął do swojego inżyniera: Sebastian Vettel popełnił falstart, ruszył się na starcie i rzeczywiście, patrząc na te obrazki, na te nagrania, porównania, powtórki, widać wyraźnie, że Sebastian Vettel wykonał ruch, zanim zgasły czerwone światła. Pojawiła się bardzo duża ilość analiz tego wydarzenia. Warto dodać, że finalnie sędziowie nie dopatrzyli się w tym wszystkim przewinienia, złamania przepisów. I tutaj dochodzimy do kwestii, która medialnie nieco rozjeżdża się z tym, co jest zapisane w regulaminie sportowym. Te dwie kwestie są nieco rozmydlone, zamglone. Wielu, nawet specjalistów, mówi o tym, że start ocenia się również z kamery. Przepisy mówią wyraźnie, że kierowca nie może wykonać ruchu, zanim zgasną czerwone światła, ale przepisy również mówią, że to wykonanie ruchu bądź nie jest określane za pomocą specjalnego czujnika zamontowanego na torze, umieszczonego w samochodzie, a druga część tego systemu znajduje się na torze, jest zamontowana w asfalcie. I to jest właśnie klucz do rozwiązania tej zagadki, czy do odpowiedzenia na pytanie, czy sędziowie popełnili błąd, czy sędziowie w tej kwestii zrobili ukłon w kierunku, kolejny ukłon w kierunku Sebastiana Vettela, puścili tą dalszą rywalizację, czy inaczej, nie nałożyli kary, żeby nie psuć może widowiska, żeby nie psuć dobrych odczuć z oglądania wyścigów Formuły 1, żeby znowu nie było wrażenia, że ten zielony stolik ma decydujący wpływ na to, co wydarzyło się na torze. Z punktu widzenia przepisów Sebastian Vettel nie popełnił żadnego błędu. Ten system pomiarowy ma pewien margines. Po co jest ten margines? I tu jest, jaki jest ten margines? Jak jest ten margines? Tego nikt tak naprawdę nie wie, bo gdyby o tym mówił Rob Smedley ostatnio. Gdyby zespoły wiedziały, jaki jest ten margines, próbowałyby dostosować się do niego. A po co jest ten margines? Nie wiem, ilu z Was oglądało starty do wyścigu z kamer umieszczonych na pokładzie samochodu. Bardzo często zdarza się, kiedy kierowca ustawi się w tym polu startowym, przy wrzuceniu pierwszego biegu samochód lekko zareaguje. Jest lekkie ruszenie kołami. To jest minimalna różnica i to właśnie dla takich sytuacji ten mały margines został pozostawiony. Druga kwestia, która gdzieś się pojawia w tym wszystkim, bo przecież ostatnio za takie sytuacje karano innych kierowców. Karano, ale okoliczności były nieco inne. Sebastian Vettel po wykonaniu tego minimalnego ruchu nadal znajdował się w swoim polu startowym, natomiast chociażby Kimi Raikkonen, który ostatnio, nie tak dawno, został ukarany za podobną sytuację, wyjechał z tego pola startowego i startował już drugi raz w zasadzie, będąc około pół metra poza tą linią określającą pole startowe, więc w przypadku Sebastiana Vettela nie doszło do załamania przepisów. Sędziowie nie musieli przymykać oko, bo decydujące znaczenie, czy doszło do tego falstartu, czy nie, To jest właśnie odczyt tego czujnika. Nic więcej nie jest w tej materii brane pod uwagę. Tak mówi regulamin sportowy. Jeżeli gdzieś czytaliście lub słyszeliście inną interpretację, że również patrzy się na nagrania z kamer, przepisy nie mówią o tym ani słowa. Będąc w temacie startów kierowców obserwowanych z kamer umieszczonych w samochodzie, których przejrzałem w ostatnim czasie bardzo dużo, szczególnie analizowałem tę sytuację z udziałem Sebastiana Vettela, a przyglądałem się też temu, jak startuje Lewis Hamilton, przyglądałem się, jak pracują kierowcy zespołu Renault na kierownicy, o tym za chwilę. Zauważyłem dwie bardzo ciekawe rzeczy. Pierwsza z nich dotyczy właśnie Sebastiana Vettela. Sebastian Vettel tuż przed startem, tuż przed tym momentem, który często decyduje o losach wyścigu, kładzie swój lewy kciuk na kierownicy w miejscu, gdzie nie widać żadnego przycisku. A kiedy dochodzi do momentu, gdy gasną czerwone światła, Sebastian Vettel najpierw ściąga kciuk z tej strefy kierownicy, a potem dopiero puszcza łopatkę sprzęgła. To bardzo ciekawe. O tym magicznym przycisku i magicznej strefie pisano już mówiono już jakiś czas temu. Sam poświęciłem temu trochę czasu, ale nie mogę na ten moment znaleźć swoich własnych opracowań. Natomiast koledzy, którzy przyglądają się również tej strefie technicznej Formuły 1, powiedzieli: tak, rzeczywiście o tym się mówiło jakiś czas temu. Czemu ma służyć ten przycisk, nazwijmy to, czy ta strefa, ten ruch kciukiem? No, okazuje się, że większość obserwatorów, większość osób, która jest bardzo blisko tej strefy technicznej, twierdzi, że to jest taki hamulec ręczny w samochodzie Sebastiana Vettela, że Sebastian Vettel ściągając ten kciuk, inaczej, Sebastian Vettel trzymając ten kciuk na przycisku, który jest schowany gdzieś pod poszyciem kierownicy, powoduje, że samochód nie toczy się, że samochód stoi w miejscu, właśnie nie dochodzi do tego małego ruchu. Często zdarza się, że kierowcy startują chociażby pod kurę, więc samochód ma tendencję do tego, żeby toczyć się w dół. Sebastian Vettel ściągając ten kciuk zwalnia taki dodatkowy hamulec, który powoduje, że samochód może ruszyć wtedy do przodu. To jest taka mała tajemnica związana właśnie z procedurą startową w Ferrari. Lewis Hamilton pracuje w momencie startu zupełnie inaczej, czy jego praca na kierownicy ma jeden inny charakterystyczny element. Lewis Hamilton nakłada swoją lewą dłoń na kierownicę od góry, chwyta ją nachwytem i wiele osób twierdzi, że to jest próba szukania jakiegoś punktu odniesienia przy pracy łopatką sprzęgła prawą dłonią. Przejrzałem tych nagrań bardzo wiele z przodu i z tyłu. Trudno jest znaleźć jakikolwiek punkt odniesienia, jakiś punkt wspólny pomiędzy prawą a lewą stroną kierownicy. Gdyby tam była jedna wspólna łopatka, która przy puszczeniu odgina się z drugiej strony, wraca do swojej takiej zerowej pozycji, to wtedy moglibyśmy mówić o tym, że Lewis, kładąc tą dłoń na kierownicy, rzeczywiście szuka tego punktu odniesienia. Chodzi prawdopodobnie o przycisk, który znajduje się z tyłu za kierownicą. Przycisk, który moim zdaniem służy do wyprzedzania. Jest to przycisk overtake, którego kierowcy bardzo często używają w trakcie takiej bezpośredniej rywalizacji. Lewis Hamilton właśnie chwytając tę kierownicę nachwytem wciska ten przycisk. To pozwala mu na pewniejszy chwyt, na większą pewność, że ten przycisk nie ześliźnie mu się z palca. Oczywiście kierowca używa tego przycisku również w tej normalnej pozycji, trzymając kierownicę w taki bardziej tradycyjny sposób, ale tutaj Lewis Hamilton chyba ma większą pewność, bo Lewis Hamilton dojeżdżając do końca prostej startowej, kończąc tak jakby ten moment startowy, puszcza ten przycisk, wraca do normalnej pozycji i dalsza rywalizacja wygląda tak samo, choć muszę dodać, że nie jestem do końca pewien, dlatego że oglądając nagrania już po wyścigu z kamery umieszczonej w samochodzie Lewisa Hamiltona, pojawia się bardzo ciekawy fragment. Jego inżynier na okrążeniu już zjazdowym mówi do Lewisa Hamiltona coś w stylu: pamiętaj o magicznym przycisku związanym z hamowaniem, z hamulcami. Brake magical, tam się pojawia takie określenie, którego znaczenia nie udało mi się w żaden sposób rozszyfrować i wtedy również Lewis kładzie rękę lewą, swoją lewą dłoń na kierownicy, chwyta ją nachwytem i przyciska mocno, w zasadzie ściska mocno kierownicę swoją dłonią. Niesamowicie ciekawa historia i te małe tajemnice, drobne tajemnice są prawdopodobnie w każdym zespole, przynajmniej czołówka na pewno ma takie rozwiązania, o których nie wiemy i właśnie te małe tajemnice są tym, co no, tworzy te duże zespoły, co jest niezwykle interesujące w Formule 1, za czym warto podążać i jakie są prawdziwe powody, dla których Lewis Hamilton w taki, a inny sposób trzyma kierownicę. O tym pewnie dowiemy się za kilka lat, kiedy Lewis powie o tym wszystkim otwarcie. Mówiłem trochę o tych małych tajemnicach zespołu, teraz o tej większej tajemnicy zespołu Renault, tej tajemnicy, która wyszła na światło dzienne, która pojawiła się w kontekście protestu złożonego przez zespół Racing Point. O tym proteście mówiłem Wam już w jednym z ostatnich wydań magazynu Echapadoku. Powiem Wam, że Renault nabrało wody w usta. Nic w temacie nie rusza do przodu. Renault nie próbuje w żaden sposób zaprzeczać temu wszystkiemu, nie próbuje bronić się przed tymi oskarżeniami. Natomiast w ostatnim czasie natknąłem się na bardzo ciekawe, moim zdaniem dziwne sugestie, że to Nico Hülkenberg może być źródłem przecieku, że to właśnie on, odchodząc z zespołu Renault, ma się czuć urażony tymi okolicznościami odejścia, że dowiedział się o tym wszystkim z mediów, nie poinformowano go jako pierwszego w tym wszystkim. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to właściwy kierunek. Dlaczego? Dlatego, że Nico Hülkenberg w wielu wywiadach mówił, że on się spodziewał takiego rozwiązania, więc o zaskoczeniu raczej mowy być nie może. A jak to zostało rozegrane medialne, to już jest inna kwestia. Jeżeli te oskarżenia zespołu Racing Point są prawdziwe, a mamy podejrzenie, czy ja mam podejrzenie sądzić, że rzeczywiście tak jest. Przyjrzałem się również pracy kierowców zespołu Renault na kierownicy w trakcie kwalifikacji, bo tam kierowcy szukają tych minimalnych przewag i rzeczywiście nie udało mi się znaleźć momentu, w którym jeden bądź drugi kierowca zmieniałby balans hamowania. Widać to w samochodzie bardzo dobrze Lewisa Hamiltona, widać to w innych samochodach, natomiast w przypadku kierowców zespołu Renault pojawiają się tylko zmiany dotyczące zachowania dyferencjału, natomiast nie pojawia się żadna zmiana związana z balansem hamowania. W ogóle układ samej kierownicy i przycisk, który podpisany jest jako brakes, czyli hamulce, ma w samochodzie Renault formę takiego rotacyjnego przełącznika, bardzo podobnego do przełączników, które służą do zmiany map, chociażby jednostki napędowej, zmiany scenariusza, w jakim pracuje jednostka napędowa itd., itd. Nie jest to takie rozwiązanie jak w przypadku innych samochodów, kiedy ten balans hamowania jest możliwy do zmiany o 1% w jedną stronę, 1% w drugą stronę, tak jak to na przykład robi Lewis Hamilton. Bardzo często widać na jego wyświetlaczu, pojawiają się bardzo duże liczby, 54, 57, 58. Ta liczba się pojawia, Lewis Hamilton szybko plusem, minusem zmienia, zwiększa lub zmniejsza tą ilość siły działającą na przednią oś, automatycznie tył się też do tego wszystkiego dostraje. Jeżeli to wszystko jest prawdziwe, to kierowcy musieli o tym rozwiązaniu wiedzieć, to jest raz. Dwa, musieli z niego korzystać tak bardzo świadomie, co powoduje, że również mogą znaleźć się pod ostrzałem ze strony FIA, choć niektórzy mówią, że kierowcy są bezpieczni, bo to są rozwiązania zespołu. Nawet jeżeli byśmy przyjęli takie stwierdzenie, to w tej sferze, powiedzmy, medialnej, w sferze opinii na temat kierowcy, no, nie wygląda to najlepiej. Gdyby Nico Hülkenberg miał być tym typową osobą, która podnosi rękę do góry i mówi, tu jest coś bardzo nie tak, to myślę, że nie poszedłby z tym wszystkim do zespołu Racing Point, ale poszedłby właśnie do FIA, by mieć pewność, że jemu włos z głowy nie spadnie w jego dalszej wyścigowej karierze. No, niektórzy mówią, że Nico nie ma nic do stracenia, bo jego kariera w Formule 1 się kończy. Ja bym był z tym bardzo ostrożny, bo Nico może wkrótce znaleźć się chociażby w kokpicie samochodu Alfa Romeo. Wiemy, że Nico Hülkenberg świetnie radził sobie w wyścigach długodystansowych. No i teraz, czy ktoś chciałby mieć u siebie kierowcę, który wynosi takie tajemnice? Tak jak wspomniałem, te wszystkie drobne rzeczy, te wszystkie tajemnice są w każdym zespole. Czy ktoś chciałby mieć takiego kierowcę u siebie? Ja takiego kierowcy nie chciałbym mieć u siebie, który no, obrażony o to, jak medialnie poszły negocjacje związane z dalszą karierą, wynosi takie duże rzeczy i uderza w zespół, a to uderzenie jest na tyle mocne, że może wyrzucić zespół Renault czy koncern Renault w ogóle z rywalizacji w Formule 1. Ja nie wierzę po prostu w ten scenariusz. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie. Bardziej podejrzewam, że to był ruch związany z migracją pracowników z jednej fabryki do drugiej. Enstone od Silverstone dzieli, jeżeli chodzi o kilometry, bardzo niewiele. Ta wyścigowa zatoka, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to jest bardzo mały obszar i ci specjaliści, co wiem również z jakiegoś mojego doświadczenia, bardzo często zmieniają miejsce pracy. Głównie z uwagi na lepsze warunki, które są proponowane przez inny zespół, jak również takie względy czysto życiowe, że jest bliżej, że jest rodzina, że jest przeprowadzka i tak dalej, i tak dalej. Co ta historia przyniesie, to zobaczymy. Myślę, że decyzje FIA w tej sprawie, czy pierwsze informacje oficjalne z FIA powinny pojawić się niedługo, a o tym, kto stał za tym całym transferem, myślę, że dowiemy się dopiero na przestrzeni kilku najbliższych lat. Mówiąc o Hülkenbergu, wspomniałem o zespole Alfa Romeo i ostatnio Joe Saward przyniósł informację o tym, że zespół Alfa Romeo może zniknąć nam z Formuły 1. W zasadzie ten człon Alfa Romeo, bo nie wiem, czy wiecie, Alfa Romeo nie kupiło zespołu Zaubera. Alfa Romeo zawarło z Zauberem, a w zasadzie ze szwedzkimi inwestorami, miliarderami, którzy stoją za zespołem Zaubera, czy stali za zespołem Zaubera, 3-letnią umowę na to, żeby ten zespół nazywał się Alfa Romeo. Tam były oczywiście również inne warunki, jak choćby jeden fotel dla juniora Ferrari. I ta umowa kończy się po roku 2020. Właśnie o tym mówi Joe Saward. On nie mówi o tym, że coś zostanie zerwane, coś zostanie tak na prędce rozwiązane. On mówi o tym, że ta umowa nie zostanie po prostu dalej przedłużona ze względu na to, że Alfa Romeo notuje bardzo słabe wyniki sprzedaży. Choć myślę, że to nie jest jakaś specjalna nowość. Specjaliści, którzy zajmują się rynkiem, handlem, myślę, że wiedzieli o tym, jaka będzie sprzedaż, czy przypuszczali, że ta sprzedaż może być taka, a nie inna już zdecydowanie wcześniej. Być może wejście w Formułę 1 było właśnie taką próbą poradzenia sobie z tą trudną sytuacją na rynku sprzedaży samochodów sportowych, samochodów cywilnych. A jeżeli ta umowa się skończy, czy zespół przestanie istnieć? Nie, myślę, że wróci do tego pierwszego czy kolejnego właściciela, a być może pod inną nazwą, pod inną marką będzie nadal się ścigał. Alfa Romeo zajmie się tylko i wyłącznie produkcją samochodów drogowych, więc myślę, że tutaj nie ma jakiejś dużej historii. Ta historia została gdzieś podłapana u nas bardzo mocno, bo ciągle szukamy tych możliwości czy tego kierunku, w którym może pójść Orlen chociażby i zabrać ze sobą Roberta Kubicę. Tu wszystko dzieje się według planu i zobaczymy, czy jeszcze to się nie zmieni. Sytuacja chociażby ze zmianą nazwy zespołu Toro Rosso pokazuje, jak szybko te doniesienia medialne mogą się zmieniać, jak sytuacja może się zmieniać, bo ten zespół miał zmienić nazwę, potem cała sytuacja została odwołana, teraz wiemy, że zespół Toro Rosso jednak zmieni nazwę, więc tutaj bardzo często dochodzi do dużych zwrotów akcji. Zobaczymy, jaka przyszłość czeka zespół Alfa Romeo. Moim zdaniem pytanie brzmi tylko, jak będzie nazywał się ten zespół, a nie czy ten zespół będzie rywalizował w Formule 1. A na koniec kilka słów na temat wizyty Günthera Steinera w Polsce. Günther Steiner został zaproszony do siedziby Orlenu, by porozmawiać o ewentualnej współpracy również z Robertem Kubicą. Günther pojawił się na dzień przed tym bardzo ważnym głosowaniem dotyczącym przyszłości Formuły 1, które odbyło się w Paryżu. Co do tej przyszłości Formuły 1, to nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Docierają sprzeczne raporty zarówno dotyczące tej kwestii formatu rozgrywania weekendu wyścigowego. Niektórzy mówią, że tak, będziemy próbowali tą odwróconą kolejność startową w trakcie 3 weekendów, inni mówią, że jednak nie. Niektórzy mówią, że jeżeli chodzi o te kwestie techniczne, to ci najwięksi gracze w końcu się zgodzili na te zmiany, inni mówią, że potrzebne były duże kompromisy, więc do końca nie będziemy pewni, jak to wszystko wygląda. Dopiero jak te oficjalne dokumenty się pojawią, będziemy znali wszystkie szczegóły tego widowiska w roku 2020 i 2021, a wracając do samej wizyty, dużo, a w zasadzie wszystko zostało już na ten temat powiedziane. Negocjacje są już na ostatniej prostej, ale co ciekawe, również przedstawiciele zespołu Racing Point są przekonani, że negocjacje z Orlenem są na ostatniej prostej. Zostaje w zasadzie tylko kilka formalnych rzeczy i podpisać umowę. To też wygląda bardzo ciekawe. To dużo nam mówi o tym, jak Orlen szeroko prowadzi rozmowy z ewentualnymi partnerami i jak skrupulatnie sprawdza wszystkie możliwości. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. To spotkanie odbyło się we wtorek, natomiast ja byłem w niedzielę gościem studia TVP Sport i w trakcie tego studia Maciek Kurzewski, co przypomniało mi się dopiero w trakcie tego weekendu, powiedział takie słowa: pozostaje nam obserwować sytuację i obserwować to, kto w ciągu najbliższych dni pojawi się w Warszawie. Czyżby koledzy z redakcji sportowej już w niedzielę wiedzieli o tym, że Günther Steiner we wtorek będzie w Polsce? Jeżeli tak, no to słowa pochwały należą się chłopakom za dziennikarską robotę. Oby tak dalej. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echapadoku, bo na pewno będzie o czym rozmawiać.